Kilka minut wystarczyło 25-latkowi, by zdemolować izbę przyjęć Miechowskiego Szpitala. Atak szału mężczyzny i reakcję personelu sfilmował przypadkowy świadek. Szpital Świętej Anny w Miechowie pilnie demoluje. Zanim do szpitala dotarła wezwana przez pielęgniarkę policja, napastnika obezwładnili wezwani na pomoc lekarze. Stało się to zaraz po tym, gdy napastnik przeskoczył ladę w demolowanej dyżurce i chciał wyjść na wewnętrzny korytarz lecznicy. Zaczął od tego, że wywrócił ławki, wywrócił stoliki. Na oddział ratunkowy mężczyzna zgłosił się po południu. Uskarżał się na ból w plecach. Według relacji świadków zdarzenia demolkę SOR-u zaczął kilka minut po przyjściu. Wcześniej nic nie wskazywało, że będą z nim aż tak poważne kłopoty. Było to ogromne przeżycie dla personelu. My nigdy nie mieliśmy tutaj takiego napadu agresji i szału w tak wielkiej skali. Jak wyglądały zdemolowane przez napastnika pomieszczenia, najlepiej widać na tych zdjęciach, które szpital zamieścił w mediach społecznościowych. Są one też dokumentacją poniesionych strat. Straty są duże. Jak duże, będzie wiadomo dopiero w poniedziałek, gdy zbierze się szpitalna komisja do ich wyliczenia. Wstępne szacunki mówią o około 50 tysiącach złotych. Najważniejsze, że nie ucierpiał żaden z pacjentów i nikt z personelu. Dyrekcja tłumaczy też, dlaczego nie reagowała ochrona szpitala, której pracownik jest przy głównym wejściu. Okazuje się, że pełni bardziej rolę portiera. Jest ochrona, jest firma zabezpieczająca szpital w tym zakresie, natomiast oni nie mają uprawnień do ochrony fizycznej. W takich sytuacjach posiłkujemy się instytucją, która do tego jest powołana, czyli policją. Policja zatrzymała obezwładnionego przez personel szpitala napastnika, ale jeszcze go nie przesłuchała. Zgody na to nie wyrazili lekarze szpitala psychiatrycznego, gdzie ostatecznie trafił na badania. Została mu pobrana krew do badań właśnie na obecność alkoholu, ewentualnie innych substancji odurzających. Mężczyzna był bardzo agresywny, bardzo pobudzony. Jeśli się okaże, że jego zachowanie nie było spowodowane chorobą, będzie musiał zapłacić za to, co zrobił. Możliwe, że także więzieniem. Pacjenci, się chowajcie! Dla wydarzeń Jacek Gasiński, Polsat News.